Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki i dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić spółce CD Projekt. To gamingowy gigant, to największa spółka produkująca gry w Polsce. To spółka, która jeszcze kilkanaście miesięcy temu miała największą kapitalizację z grona wszystkich spółek notowanych na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych. To była największa spółka gamingowa w całej Europie. W tej chwili wiele z tego nie pozostało. Kapitalizacja zmniejszyła się kilkukrotnie po spadku giełdowych walorów z powyżej 460 zł do poziomu poniżej 100 zł. Ten poziom dziś, 9 czerwca, wyłamujemy. Kurs spada o 5% przy obrotach w okolicach 30 milionów złotych, właśnie zniżkując do okolic 98 zł. O kursie jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałbym się skupić całej otoczce, wszystkim wydarzeniom, komunikatom, które w ostatnim czasie ze strony CD Projektu się pojawiały, czy nie tylko ze strony CD Projektu, ale także ze strony komentatorów rynku, którzy oceniają bieżącą sytuację w spółce i oceniają perspektywy na przyszłość. Jeszcze kilka słów o całym sektorze game dev. W ostatnim czasie miałem przyjemność rozmawiać z przedstawicielami kilku spółek z sektora, z prezesami, czy to z parkietu głównego, czy z małej giełdy New Connect. Pytałem o ten zastój, o to spowolnienie, bo nie można tego nazwać stagnacją. Jest to po prostu ciągły, dynamiczny spadek na całym sektorze game dev. Pytałem, z czego to wynika. No i generalnie tutaj opinie były w miarę zbieżne. Osoby mówiły po prostu o tym, że ta bańka, którą obserwowaliśmy jakiś czas temu, była spowodowana bardzo wygórowanymi oczekiwaniami dotyczącymi spółek, dotyczącymi wyników. No a przecież na przykładzie choćby CD Projektu, tutaj jeden duży tytuł, segment AAA, jest wypuszczany raz na kilka dobrych lat, więc ciężko, abyśmy w każdym roku spodziewali się premiery, która może zgromadzić ponad milion osób grających równolegle właśnie na serwisie Steam choćby nawet, gdzie tak miało to właśnie miejsce w przypadku premiery Cyberpunka 2077. 2022 będzie rokiem bez jakiejś większej, istotnej, kluczowej, bym powiedział, premiery. Ciężko będzie tutaj szukać jakiejś jaskółki, która może spróbować odwrócić ten trend spadkowy na walorach i poza jakimiś ruchami spekulacyjnymi raczej nie spodziewalibyśmy się tutaj zmiany nastrojów w gronie inwestorów, biorąc pod uwagę też te ciężkie czasy, w jakich przyszło nam w tej chwili żyć. Konflikt geopolityczny to jedno, ale też galopująca inflacja, ciągłe podwyżki stóp procentowych, zmniejszenie skłonności do jakby oszczędzania, do zatrzymywania środków właśnie w formie oszczędności, ze względu na to, że po prostu te środki na bieżąco trzeba wydawać, patrząc na to, jak mocno rosną rachunki, czy to w sklepie spożywczym, czy rachunki za media, czy właśnie raty za kredyt hipoteczny. Jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy program, chciałbym, abyśmy przeszli do kilku właśnie istotnych faktów, jak to w ostatnim czasie z punktu widzenia CD Projektu wyglądało. No myślę, że takim najbardziej znamiennym jest dzisiejszy komunikat. Komunikat z 9 czerwca, pochodzący od analityków Bank of America, którzy obniżyli cenę docelową akcji do 55 zł. Przyznam szczerze, że w ostatnim czasie tak niskiej rekomendacji nie widzieliśmy. Były rekomendacje, owszem, na niższych pułapach od poziomu kursu giełdowego, ale tak niskiej nie widzieliśmy. Zdaniem analityków dla spółki prognozy innych z kolei analityków są zbyt wysokie. Prognozę zysku operacyjnego w 2024 roku właśnie analitycy Bank of America mają o 45% niższą od konsensusu, gdzie według Bloomberga choćby wynosi on 256 milionów złotych. Według analityka Bank of America nowe tytuły pokażą się w najlepszym wypadku dopiero w 2026 roku. To jest to, o czym powiedziałem. To jest ta kwestia premier w przypadku CD Projektu, które nie są regularne, nie są cykliczne, tylko po prostu trzeba kilka ładnych lat na kolejną poczekać. Wycena na poziomie 55 zł za akcję uwzględnia mniejsze przekonanie co do wycen przyszłych gier. Dla CD Projektu obowiązują 23 rekomendacje obecnie, tak wynika z danych Bloomberga. Jedna jest pozytywna, 6 neutralnych i aż 16 negatywnych. Tak to na ten moment się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o kwestię rekomendacji. Trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. W grudniu 2020 roku również analitycy Bank of America
Cyberpunkera zszokowali rynek, kiedy ucięli tę cenę docelową dla akcji po nieudanej premierze Cyberpunka. Uwaga, z 370 do 100 zł za jedną akcję. Wtedy inwestorzy, analitycy, obserwatorzy rynku pewnie pukali się w głowę, mówiąc, jak to możliwe, z 370 do 100 zł, przecież nigdy w życiu kurs tak mocno nie spadnie. No a to jakby było pokłosiem tych dynamicznych wzrostów trwających kilkanaście miesięcy, które doprowadziły do tego rajdu na historyczny szczyt nieco powyżej 460 zł. No ale jak się okazało, ten scenariusz z końcówki 2020 roku się zrealizował. No i tutaj można powiedzieć, że analitycy dobrze trafili. Trzeba pamiętać o tym, że wtedy, kiedy analitycy Bank of America publikowali rekomendacje na poziomie 100 zł jako cenę docelową, analitycy z innych firm, z innych banków, uśredniając, spodziewali się spadku wtedy kursu do okolic 342 do 388 zł. W ostatnim czasie CD Projekt publikował wyniki za pierwszy kwartał. Zysk netto wyniósł blisko 69 milionów złotych. Tak wynika z raportu. To, co istotne, zysk jest zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 70 milionów złotych. Natomiast warto powiedzieć, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wynik wzrósł aż o 112%. Te wyniki jednak na nic się zdały, a kurs w dalszym ciągu przemierzał drogę do tych okrągłych 100 zł i ten poziom właśnie dziś testuje. Przychody wzrosły o 9,3% wobec analogicznego okresu w roku 2020, więc tutaj również sytuacja wyglądała całkiem nieźle, aczkolwiek 10-blisko-procentowy wzrost przychodów przy 112-procentowym wzroście zysku netto wygląda, trzeba powiedzieć, otwarcie blado. To, co jest bardzo też ważne w ostatnich dniach, w końcówce maja, co prawda, czyli mniej więcej 2 tygodnie temu, spółka oceniła, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym. Ta informacja uderzyła w rynek, dlatego że jeżeli już zarząd informuje o tym, że coś złego się dzieje i te cele, które były wyznaczone, nie zostaną osiągnięte, to tutaj nawet można powiedzieć już teraz, kiedy de facto do końca jeszcze tego okresu czasu trwania programu motywacyjnego 2025 roku zostało tyle czasu i wiele może się zmienić, zarząd spodziewa się, że jednak tak kolorowo, jak wstępnie się wszyscy spodziewali, nie będzie. Chciałbym zacytować fragment z raportu kwartalnego CD Projektu na podstawie wyników osiągniętych w latach 2020 i 2021 oraz założeń na kolejne lata trwania programu. Zarząd spółki dominującej dokonał oceny możliwości osiągnięcia wyznaczonych w programie celów wynikowych w pełnym okresie trwania programu i dokonał zmiany szacunków, uznając, że najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu, a zatem nie będzie tak dobrze, jak wstępnie zakładaliśmy, i ta informacja również wpłynęła negatywnie na tę postawę walorów, którą w ostatnich 2 tygodniach obserwowaliśmy. Akcje CD Projektu tanieją, kurs bardzo mocno, dynamicznie traci na wartość i wyłamuje kolejne istotne poziomy wsparcia. Jak to wygląda obecnie? Możemy przenieść się do notowań na żywo i sprawdzić, jak to wygląda już stricte na rynku. Na ten moment już widzę ponad 6% spadek. Sytuacja nie wygląda najlepiej. 6,5% w tej chwili w południe, dokładnie czwartkowej sesji, tracą walory. 31 milionów złotych obrotu, czyli 7,5 miliona. 96,53 to poziom kursu. Jeżeli chodzi o szczegóły dzisiejszej sesji, minimum 96,42, zatem byliśmy jeszcze nieznacznie niżej. Tutaj na wykresie poniżej notowań widzimy przebieg dzisiejszej sesji. No i widzimy, że kurs w zasadzie od samego początku sesji bez jakiegoś impulsu wzrostowego radzi sobie coraz słabiej. I po wyłamaniu 100 zł, de facto spadek to kolejne już mniej więcej 3%. Nie było obrony praktycznie poziomu 100 zł, bo w okolicach 10.30 już ten poziom został wyłamany. Później jeszcze kilka prób dobicia do tego pułapu z 99 do 100 zł, ale nie udało się tego poziomu pokonać i kurs nurkuje do kolejnych niższych poziomów. To, co istotne, to fakt niezbyt wysokich obrotów. Mimo że jesteśmy, można powiedzieć, dopiero po 3 godzinach notowań, obroty na poziomie 31 milionów złotych, to przy tak mocnej przecenie, przy wyłamaniu tego kluczowego, wydaje się, poziomu wsparcia, wydawać by się mogło, że obroty powinny być na poziomie zdecydowanie wyższym. No ale tak wygląda to na ten moment. Czy w arkuszu zleceń pojawiały się w międzyczasie jakieś większe transakcje? Poza początkiem notowań, kiedy to rzeczywiście dochodziło podczas wyprzedaży do
takich transakcji pakietowych. Tutaj widzimy 4500 akcji. W międzyczasie pewnie jeszcze kilka transakcji by się tutaj pojawiło, co widzimy w dolnej części poprzez te słupki właśnie pokazujące, że kilka takich transakcji po mniej więcej 5000 akcji w jednej transakcji miało miejsce. No to w zasadzie o tym ruchu decyduje, może nie będę mówił ulica, ale decydują po prostu mali inwestorzy bez transakcji pakietowych. 97 zł w tej chwili na kursie. Zobaczmy, jak to wygląda w ujęciu nieco szerszym. Byliśmy bardzo długo w takiej konsolidacji w przedziale między 160 a 200 zł na wykresie, kiedy wydawało się, że już ten poziom 200 zł będziemy pokonywać. Każdorazowo kurs został zrzucany do niższych pułapów i testował okolicę 160-170 zł. Poziom 160 był takim miejscem, kiedy powinna zapalać się żółta kontrolka, a poziom 150 to już ewidentnie czerwona kontrolka, bo wyłamanie tego lokalnego dołka, który był testowany również kilkukrotnie, znacząco tutaj zwiększało prawdopodobieństwo wyjścia dołem właśnie z tej konsolidacji. Do takiego wyjścia dołem doszło w drugiej połowie kwietnia, kiedy to kurs ten poziom wyłamał i zanurkował, no jak widzimy teraz, do poziomu do okolic 100 zł z taką możliwością cofnięcia do jeszcze niższego pułapu, cofając się nieznacznie w historii. Widzimy, że po raz ostatni taki poziom na wykresie obserwowaliśmy w końcówce 2017 roku, a zatem już blisko 5 lat temu, kiedy byliśmy w trakcie ruchu wzrostowego, tak mało za jeden walor trzeba było zapłacić, chociaż czy mało, czy dużo, no to na to pytanie, żeby odpowiedzieć, trzeba spojrzeć jeszcze wcześniej na wykresie, bo przecież kiedy w 2013, 14, 15 roku inwestorzy kupowali akcje, spodziewając się udanej premiery Wiedźmina III, która jak później się okazało przerosła jeszcze oczekiwania analityków, ekspertów, kilkadziesiąt nagród w pierwszym roku premiery za najlepszy tytuł na całym świecie otrzymał właśnie CD Projekt. Wtedy inwestorzy myśleli, że wycena w okolicach 20-30 zł za jeden walor jest wyceną już wysoką, bo byliśmy wtedy po bardzo dynamicznych wzrostach, ale to, co najlepsze, dopiero miało przyjść, a kurs rozpoczął wspinaczkę właśnie w połowie 2016 roku, która doprowadziła do ruchu z 22 do ponad 460 zł, 2000% w ciągu kilku lat. No, ta inwestycja, można powiedzieć, że dla kogoś, kto przetrzymał akcje w swoim portfelu i zamknął je w okolicach szczytu, była bardzo, bardzo zyskowne. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że ten poziom, tę okolicę 100 zł możemy bronić. Być może kurs wróci w rejony nawet 90 zł, bo patrząc po oscylatorze RSI jesteśmy nieco poniżej 30 punktów, więc mamy już mocne tutaj wyprzedanie, ale to wyprzedanie może być jeszcze nieco mocniejsze, bo przy ostatnim tąpnięciu na RSI spadaliśmy do 20 punktów, czyli w tej chwili w okolicach 90 zł dopiero tak niski poziom tego oscylatora obserwowalibyśmy tutaj. Rynek spodziewa się możliwości obrony 100 zł, możliwości odbicia z tego pułapu. Mówi się nawet o możliwości pojawienia się pewnego rodzaju short squeeze'u na walorach spółki, ale pytanie, czy rzeczywiście rynek tutaj ma rację, czy tak rzeczywiście na walorach spółki będzie się teraz dziać, czy może ten scenariusz, który ja uważam za najbardziej prawdopodobny, będzie miał miejsce. A jaki to scenariusz? W mojej opinii jest duża szansa na to, że rzeczywiście w okolicach 90-100 zł kurs się zatrzyma, ale nie będziemy obserwować odbicia w kształcie litery V skokowego wzrostu w tym czasie, tylko po prostu będzie to czas być może kilku tygodni, w których to kurs właśnie będzie poruszał się w tym kanale, powiedzmy 90-105, może 85-110, może nieco szerzej, weźmy taką rozpiętość 20%, i dopiero wtedy przyjdzie szansa na to, aby spróbować odrobić część strat i spróbować wybić do wyższych pułapów na walorach CD Projektu, bo to nie tylko CD Projekt mocno traci, także inne spółki, Ten Square Games, Playway, w ostatnim czasie Eleven Bit Studios, wiele mniejszych spółek z parkietu New Connect również jest bardzo mocno przecenionych i kapitalizacje poniekąd pokazują realną wycenę tych spółek, a niekoniecznie spółki, które notują z kwartału na kwartał zyski na poziomie kilkuset tysięcy złotych, muszą być warte na giełdzie ponad 100 milionów złotych, bo to poniekąd, no nawet jeżeli wyceniamy przyszłe tytuły, było pewnego rodzaju, w mojej opinii, nieporozumieniem. Jeżeli chodzi o Cyberpunka 2077, czyli ten tytuł, który mogli się Państwo podziwiać,
podczas tego krótkiego materiału wideo, który przewijał się w międzyczasie, kiedy mówiłem o nowych wydarzeniach ze spółki. Mamy w tej chwili blisko 6 tysięcy graczy w danym momencie, w tym właśnie momencie na Steamie. Czy to dużo, czy to mało? Ciężko powiedzieć. Zobaczmy na wykres. Wydaje się, że ta tendencja w ostatnich dniach jest nieznacznie spadkowa. Tutaj akurat mamy praktycznie cały czerwiec zestawiony. Widzimy, że właśnie w okolicach godzin wieczornych pik się zwiększa i nawet w okolicach 5 czerwca dochodził do 12,5 tysiąca graczy grających równolegle. W tej chwili jesteśmy nieco poniżej 10 tysięcy z pikiem 24-godzinnym. Niemniej jednak ta liczba graczy utrzymuje się, można powiedzieć, na podobnym poziomie. Widzimy też ten pik ponad 1 miliona graczy grających równolegle, który miał miejsce w dniu premiery, czyli mniej więcej 2 lata temu. Jak wyglądają oceny CD Projektu, oceny dla CD Projektu, dla Cyberpunka 2077 w tej chwili? Mniej więcej 75% pozytywnych opinii na podstawie ponad 516 tysięcy opinii użytkowników. Czy to wysoka ocena, czy to niska ocena, biorąc pod uwagę na skalę tego projektu i na to, jak słabo wypadł debiut, kiedy to te oceny były naprawdę bardzo niskie, a CD Projekt musiał wycofać Cyberpunka 2077 ze sprzedaży na starsze konsole, nie jest źle w mojej opinii, mogło być spokojnie poniżej 70 i wydaje się, że te oceny w ostatnim czasie są coraz wyższe, ale biorąc pod uwagę, że ich zdecydowana większa część pojawiła się właśnie tuż po premierze, kiedy też zainteresowanie grą było dużo większe. Nawet gdyby te oceny, które pojawiają się teraz, były powyżej 80-85%, no to ogólnej oceny to specjalnie nie zmieni. Chyba że jeszcze jest taki drugi scenariusz, że po prostu gracze, którzy wcześniej wystawili niższe oceny, patrząc na kolejne update'y, które spółka publikuje, będą w stanie swoją ocenę poprawić, podnieść i to jakkolwiek mogłoby w krótkim terminie przyczynić się do poprawy sentymentu na walorach spółki. 97 zł to poziom kursu w tej chwili, minus 6,2%. Cały czas utrzymujemy te niskie poziomy i nie widać odbicia tutaj na walorach spółki, a dobrze byłoby to odbicie zobaczyć, bo jeżeli dzisiejszą sesję będziemy kończyć w okolicach sesyjnych dołków, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejna, jutrzejsza sesja, piątkowa, kończąca ten tydzień, można powiedzieć drugi tydzień czerwca, może przebiegać również pod znakiem koloru czerwonego na walorach CD Projektu i może wiązać się ze spadkiem nawet w okolice okrągłych 90 zł. Bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że udało się wytrzymać do końca. Starałem się w żołnierskich słowach te najważniejsze, kluczowe informacje przekazywać. Słyszymy się w kolejnym materiale, niekoniecznie dotyczącym CD Projektu, być może dotyczącym innej ciekawej spółki właśnie z giełdy papierów wartościowych czy z parkietu New Connect, na której walorach no, w danym momencie będzie się sporo dziać. Chciałbym także zachęcić do zostawienia kciuka w górę pod tym materiałem, do subskrypcji mojego kanału na YouTube, a także do dołączenia do facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj na Facebooku. Bardzo Ci dziękuję za przyjście, za obecność i do zobaczenia w kolejnym materiale.